czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, hejos. Dzisiaj składamy następne motocykle, czyli kolejną MRF 140RC i dzisiaj będziemy składać już 125 DT Kayo. To jest ciekawe właśnie. Dostaliśmy do tego kartonu akumulator i nie wiem, czy ona ma rozrusznik, czy nie ma, ale to wszystko się okaże przy składaniu. Czy jakieś przewody elektryczne tu ma? O, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, ocenimy. Tu już mamy kolejną MRF 140 RC. O, widzę, że tutaj już rolgas jest uszykowany do nałożenia kleju. No i muszę Wam odpalenie w końcu zrobić. Dzisiaj odpalenie tej MRF będzie 125, a jutro, to jest piątek, jutro rozpakujemy te dwa kłady. Być może Kuba przyjedzie, to sobie rozpakuje 100. Patrzcie u nas jaka pogoda, ale syf. Wiatr wieje, hula. Deszcz leje. Błocisko mam takie totalne. Tak składamy już drugi czy trzeci motocykl. Trzeci chyba. Powiem Wam, że porządnie te MRF-y są wszystkie zrobione. Na końcu sobie zostawimy Kayo K2 i T4. Zrobię jeszcze odcinek Wam, jak na raty kupić u nas. No i do każdego sprzętu będziemy zakładać dodatkowy filtr paliwa. O, Klaudia, chodź, zobacz, kolejna MRF-a. Wczoraj jedną złożyliśmy, dzisiaj drugą. Elegancko. Elegancko, nie? Mhm. No już się nam kończy towar. No, jutro jak Kuba przyjedzie, to chyba złożę z nim to, albo wkłada rozbierzane. Powiem Wam, wielki sentyment mam do MRF-y. No i do Kayo też. Porządnie to wszystko jest zrobione. No i będziemy mieli też jeszcze super mąciaki. No, to tymczasem. Bierzmy się do roboty. Wiecie jak to jest, nie? U nas z robotą. Wszystko pomału, powoli, dokładnie, tak jak to powinno być. No, Oskar wbił, żebyście nie myśleli, że ja nic tutaj nie robię, nie? Ja tutaj dyryguję tym wszystkim. Dalej panowie, bo my tu mamy... No zaraz zawory, olej i odpalenie. Tak jest. Na razie nie będę im przeszkadzał, bo będą mnie jeszcze opierdziulać. Ja sobie odejdę na chwileczkę, trochę Wam ponawijam. Patrzcie, jaka pogoda. Słoneczko teraz, nie? Dosłownie. Pół godziny później. I już słońce i straż pożarną słyszę. Coś tam się na pewno wydarzyło. Jarek, pomóż motor trzymać. Montaż pod nóżką. Oskar leci z drugim. Dobrze mu to idzie. O co ty to, Jarek, zaczepiłeś tą dużą część? Dobre pytanie. Dobra, niech tak jest. Pięknie skręcona MRF-a. Czeka na nowego właściciela. Zaraz pierwsze odpalenie na bypass zrobimy. Wężyk do gaźnika podłączymy. MRF-ę mamy już złożoną. Zaraz pierwsze odpalenie. Będziemy ją kopać. Założymy bypass. Tak wygląda. Piękna MRF-a. Nie nadążamy ich składać. Pomału się kończą. Trzeba zamówić. Dobra, podłączamy paliwo i kopiemy. Wężyk? Który to jest wężyk? No nie wiem, właśnie ty wiesz, który. No to daj tą rurę nową, co kupiliśmy. Ciężko będzie. Dasz radę. Pierwsze odpalenie. A delikatnie gazu trzymaj, delikatnie. Nie no, bo on musi sam chodzić, a nie z gazem. Pyki, pierwsze odpalenie jest. MRF-a na bypassie odpaliła, bak. Jeszcze czyściutki, pusty. Tyle co z węża przepali. Piękna, cudna MRF-a. Idzie do klienta. Jak ma na imię ty jest? Robert Graty.
inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.